Co Biblia mówi o pornografii? Bezpośrednio o takiej pornografii, jaką dzisiaj znamy, Biblia nie mówi nic. Ale z wielu słów Pana Jezusa i apostołów możemy wyczytać, że jest to okropny grzech. Jest to grzech, który prowadzi do śmierci. Pan Jezus mówi w Kazaniu na Górze, Ewangelia Mateusza, 5, 6, 7 rozdział, mówi. Jeżeli patrzysz na kobietę w sposób porządliwy, już dopuszczasz się z nią cudzołóstwa. A wiemy, że cudzołóstwo było karane śmiercią, osoby, które cudzołożą, nie mogą być w królestwie niebios. Dlatego tak ważne jest to, aby dzisiaj mówić i przypominać, że to nie jest bez znaczenia, co oglądasz. Jeżeli wzbudzasz w sobie ogromne pragnienie, pragniesz z, nim, z nimi aktu seksualnego, to zmierzasz do piekła. Dlatego zachęcam Cię, odwróć się od tego grzechu, wołaj do Boga, aby pokazał Ci prawdę i wyrwał Cię z tego. Co Biblia mówi o pijaństwie? Już w księdze Izajasza czytamy taki oto opis. Biada tym, którzy od wczesnego ranku biegają za mocnym trunkiem. A, a w liście do Galacjan Paweł Apostoł pisze bardzo wyraźnie. Znane są uczynki ciała, wymienia ich wiele, wśród nich znajduje się też pijaństwo. Mówi Paweł: Ludzie, którzy to czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc widzimy, że Paweł pisze bardzo mocno o tym, że ludzie, którzy są niewolnikami alkoholu, którzy piją go bardzo często, Królestwa Bożego nie odziedziczą, a więc trafią do piekła. Jeżeli ty masz z tym problem, to zachęcam cię: zrób wszystko, co w twojej mocy, aby to odrzucić, ale wołaj do Boga, bo tak naprawdę tylko On może cię z tego uwolnić. Gra toczy się o twoje życie wieczne. Czy będziesz w niebie z Bogiem, czy w oddaleniu od Boga w piekle? Co mówi Biblia o komunii świętej? Czy jest konieczna do zbawienia? Czasami słyszymy wers wyrwany z kontekstu. Ewangelia Jana, szósty rozdział. Pan Jezus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. I często przedstawiane jest to jako konieczność przyjmowania komunii. Ale kiedy zaczniecie czytać całą Ewangelię Jana, zobaczycie, że Pan Jezus wiele razy mówił w porównaniach. W kolejnym rozdziale, w siódmym, mówił, kto spragniony niech przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy we mnie, strumienie wody żywej wypłyną z jego wnętrza. W ósmym rozdziale mówił, kto wierzy we mnie, nie będzie chodził w ciemności. I dlatego też. Nie jest konieczne spożywanie ciała Pana Jezusa, nawet jest to niemożliwe, ponieważ Jezus Chrystus zasiada po prawicy Ojca, a do zbawienia konieczna jest wiara. Pan Jezus mówi, rozmawiając z Nikodemem: A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, był zbawiony. To zbawienie biblijne przez wiarę to zaufanie Jezusowi Chrystusowi i posłuszeństwo. To nie są obrzędy. Co Biblia mówi o świątyni? Tak się składa, że dzisiaj w Polsce wielu ludzi bardzo myli te dwa pojęcia. Kiedy otwieramy Słowo Boże, kiedy czytamy Biblię, widzimy, że świątynia była jedna. Świątynia była w Jerozolimie i dla wszystkich Żydów było jasne, że może być tylko w tym miejscu. W różnych miejscach w pewnym czasie zaczęły powstawać synagogi, czyli domy modlitwy. Dzisiaj większość katolików myśli, tak uważa, że każdy kościół jest odpowiednikiem świątyni izraelskiej, świątyni ze Starego Przymierza. To duży błąd i duże nadużycie. Pamiętajmy, świątynia w Izraelu była jedna. Była tam przekina, była obecność Boża, a teraz w Nowym Przymierzu wszystko się zmieniło. Chrześcijanie jako żywe kamienie budują świątynię Boga na ziemi. Zachęcam, czytaj Biblię.